Siema, siemanko, z tej strony Kaja Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. Witam się z Wami tak na szybko z ręki, bo mamy reading vloga i głosowaliście na moim Instagramie, z czym wolicie reading vloga, z cytroniczką Brandona Sandersona, czy z ostatnią częścią Baśnioboru. Jako że mamy już koniec roku, no to staram się kończyć serię, żeby w podsumowanie jak najwięcej serii mieć no skończonych. Więc wygrał Baśniobór, więc w dzisiejszym tygodniowym, myślę, że reading vlogu będziemy czytać Baśniobór. I tyle, więc ja się z Wami po prostu przyszłam przywitać i zapraszam do oglądania. Przychodzę do Was, bo jestem już dokładnie na 107 stronie piątej części, czyli ostatniej Baśnioboru. Sorry, że mówię przez nos, ale wróciłam dopiero z dworu, byłam z psem na spacerze. I powiem Wam, że tutaj od początku bardzo dużo się dzieje. Jakby czujemy, że to jest ta ostatnia finałowa część. Brandon Moore naprawdę trzyma nas w napięciu takim mocnym. Od początku mamy akcję, jesteśmy nastawieni na to, że co chwila tutaj jakaś jatka się dzieje, a to naprawdę jest dopiero 100 strona z 500. Sposób, w jaki jest przedstawiona ta książka, jest rzeczywiście taki, że tu może się wydarzyć bardzo wiele. Więc na razie jak najbardziej mnie się podoba. Przyjdę do Was, jak będę gdzieś tam już może za połową, jak wydarzy się jeszcze więcej, bo już w tej chwili naprawdę się dużo wydarzyło. Przychodzę do Was z update'em czytelniczym, bo jestem już na, może nie w połowie, ale na 200 części, na 200 stronie Baśnioboru. Boże, jaka jestem zestresowana czytając to, Wy sobie nawet nie wyobrażacie. Jakby siedzę i mówię, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, co teraz, co teraz, co teraz. To jest niesamowite, bardzo czuję duży niepokój i nie wiem, czy się w sumie cieszyć z tego, czy płakać, czy co robić, bo to jest takie... Takie, że wiem, że to się dobrze skończy, bo wszystko się zawsze dobrze kończy, wiadomo. Ale, znaczy nie wszystko, ale książki dla dzieci raczej tak. Ale mimo wszystko jestem tak strasznie zaniepokojona, co tu się wydarzy, że aż nie wiem, co myśleć. I bardzo szybko się to czyta. I no już się nie mogę doczekać, co będzie dalej, więc ja idę czytać dalej. I jak coś się wydarzy fascynującego, chociaż to się co chwila dzieje coś fascynującego, to dam Wam znać, więc do zobaczenia za chwilę. Zakładanie jednej książki drugą.
i zgodnie z obietnicą przychodzę do Was, będąc już, no właściwie dalej niż za połową, bo zostało mi niecałe, no powiedzmy, że troszeczkę ponad 150 stron do końca. Jakby czytałam tą książkę i było już późno, więc Wam nie update'owałam, ale gdybyście widzieli moją minę, bo to bylibyście bardzo zaskoczeni, bo w tej chwili już minęliśmy ten taki moment najbardziej mrożący krew w żyłach. I może nie tyle zaskakujący, co najbardziej głupi w całej tej książce, ale taki głupi, że na początku sobie myślę, no nie, jakie to jest głupie. Ale później po przemyśleniach stwierdziłam, że ta rzecz, która się tu stała, ma sens. Wiadomo, nie mogę Wam za dużo mówić. Więc na razie mnie się bardzo podoba ta część. Bardzo mi się podoba to, w jaki sposób jest kreowana postać Seta tutaj. To, co się z nim w tej chwili dzieje, jest dla mnie niesamowite, patrząc też na wszystkie 5 części baśnioboru, jak najbardziej się ze sobą dogrywa. Podoba mi się tutaj jakby powrót do tych wszystkich postaci, które były najważniejsze przez wszystkie 5 części. I to, jak każda osoba ma tu gdzieś swoją rolę i całe to zapobieganie właśnie tym wydarzeniom, które tutaj się mają kulminacyjnie wydarzyć lub pewnie się wydarzą albo nie wydarzą, nie wiadomo, jest naprawdę interesujące i ja naprawdę jestem zestresowana czytając tę książkę, więc myślę, że odezwę się już do Was, jak ją skończę. Natomiast na teraz podoba mi się. Nie wiem, w którą stronę to pójdzie jeszcze. I miałam taki jeden moment, kiedy powiedziałam, że mi się to nie podoba, ale jak już to przepracowaliśmy, to stwierdziłam, że jednak mi się podoba. Więc tutaj tak raczej, jeżeli jestem nie za... Jestem cały czas w 100% zaangażowana w tą książkę, a raczej jak mi się coś nie podoba, to są to takie rzeczy bardzo mocno z mojej strony subiektywne. Natomiast samo zaangażowanie w tą książkę jest, jeżeli chodzi o mnie, naprawdę w 100%. Nawet nie wiem, czy nie większe niż w Smoczym Azylu, w tej czwartej części. Bo tutaj nie ma przestojów w tej książce. W tej chwili, no mówię, mamy lekki taki przestój potrzebny na to, bo gdyby nie było tego przestoju, to cały czas byśmy po prostu byli przebodźcowani ilością akcji, która się tu dzieje, więc naprawdę, naprawdę daje radę ta książka. I czasem jest tak, że te ostatnie części nie dają rady, ale w tym przypadku zdecydowanie poziom Brandona Mula jakby urósł. Jest ta czwarta część, która jest dużo lepsza niż trzecia i bałam się, że trochę to będzie wyglądać tak, że pierwsza jest słabsza, druga lepsza, trzecia słabsza, czwarta lepsza i piąta by wpadała, idąc tym algorytmem, że znowu jest słabsza. Natomiast niepotrzebnie się bałam, dlatego że jest dobrze. Jest dobrze, zobaczymy, odezwę się, jak już skończę, więc czekajcie z niecierpliwieniem. Przychodzę do Was, żeby się już pożegnać i powiedzieć, że skończyłam baśniobór. Jeszcze mam kilka takich przemyśleń w głowie, które nie do końca sobie potrafię przekartkować. Ale ogólnie
Książka mi się podobała. Naprawdę mi się podobała. Uważam, że jest to solidne zakończenie serii. Tam jest kilka wątków, które mnie się nie do końca nie tyle podobały, co może pokrywały z całością. Natomiast widać, że bardzo wiele historii, które działy się tu na przestrzeni wszystkich 5 tomów, Brandon Moore sobie troszeczkę przemyślał, że tutaj niektóre z tych faktów, które się tutaj wydarzyły, były przemyślane już wcześniej. Nie, że to było tak z książki na książkę, że skończył 4 tom i stwierdził, coś by się przydało napisać w 5, że tutaj naprawdę widać te takie solidne zastanowienie się nad koncepcją świata i nad tym, jak powinno to zakończenie tak naprawdę wyglądać. Trochę tak się też przez chwilę zastanawiałam, czy samo zakończenie nie jest zbyt takie milusie, można tak powiedzieć, ale z drugiej strony jak sobie myślę, jak skończył się Harry Potter i tam też jest taki ostatni rozdział podsumowujący, czy jak się kończą ogólnie takie długotomowe serie literatury fantastycznej, dziecięcej, młodzieżowej, wczesno, to jednak stwierdzam, że nie, że akceptuję to i biorę to na klatę. Co jeszcze? Coś Wam chciałam jeszcze istotnego powiedzieć. Tak, jedną mam taką małą uwagę, w sensie już powiedziałam kilka uwag, ale ta jest taka trochę większa. Ta książka trzyma w napięciu przez pierwszą połowę, natomiast w drugiej, mimo takiej ilości wydarzeń, jaka się dzieje, troszeczkę nam zwalnia. I to było trochę dziwne, bo ja ten punkt kulminacyjny czułam dużo wcześniej niż powinnam naprawdę czuć. I to może niektórym przeszkadzać, natomiast ja też widzę z perspektywy czasu, że Brandon Moore po prostu w taki sposób pisze, dlatego że pierwsze tomy, 4 też były utrzymywane w podobnej koncepcji, więc tutaj i plus i minus, jednak bardziej na nie wiem co właściwie. Ogólnie rzecz biorąc daję takie solidne 4 gwiazdki. Wydaje mi się, że koniec końców chyba ten 4 tom podobał mi się trochę bardziej. Ale z chęcią powrócę do przygód w tym samym uniwersum. Wydaje mi się, że jak to się nazywa? Smocza Straż jest w tym samym świecie? Jeżeli nie, to możecie mnie poprawić. I oczywiście bardzo się cieszę, że skończyłam jakąś serię, chociaż skończyłam kilka serii w tym roku, ale cieszę się, że mogłam skończyć kolejną. I będę na pewno pracować nad tym, żeby jeszcze do końca roku to, co mogę, udało mi się skończyć. Ogólnie to uważam dalej, że Baśniobór jest idealną serią do tego, żeby gdzieś tam sobie przy niej odpocząć. Ja naprawdę się odprężyłam jak przy żadnej książce. Tu się co chwila coś działo. To jest zdecydowanie część, która była najbardziej naszprycowana akcją. Dlatego, że mimo tego przestoju w moim odczuciu, o którym ja Wam mówiłam, tam wcale akcji nie było mniej. Tutaj tak naprawdę mamy wszystko w tej części i wszystko nam się spina. Każdą z postaci, które gdzieś tam spotykaliśmy, spotykał Set i Kentra na swojej drodze przez 4 pierwsze tomy, ma tu jakieś swoje miejsce i to jest piękne. I ja bardzo lubię takie uniwersa, w których gdzieś tam każda z postaci znajduje się jak takie pionki na szachownicy przez Brandona Moora rozstawiona, znajduje się w jakimś miejscu, które on sobie wymyślił, że ma się znaleźć. To było naprawdę dobre. Te ciągłe, przez tą ilość postaci, którą spotkał Kendra Istat na swojej drodze, to w momencie, gdy czytaliśmy tą część, to ciągle mieliśmy wrażenie, że gdzieś tam z rękawa wyskakują nam kolejne asy. Bardzo, bardzo przyjemne to było. Więc koniec końców mówię, takie solidne 4 gwiazdki. Naprawdę, naprawdę mi się podobało. Jakby, no nie wiem, co tu więcej powiedzieć. Czy chciałam Wam właśnie coś więcej powiedzieć? Bo to jest bardzo istotne. Wydaje mi się, że nie. Wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć. Nie wiem, czy wspominałam o tym w ostatnim update'cie, ale Brandon Moore często to robi takie rzeczy mocno niekontrowersyjne, ale bardzo mocno typowe. I na koniec broni się tym, co się dzieje później po tych rzeczach. Czyli na przykład, nie wiem, zrobi coś takiego bardzo, co myślisz sobie,
Ale później gdzieś tam to się samo przez się broni. Na przykład, może nawet nietypowe, tylko takie, co na pierwszy rzut oka nie mogłoby nam się podobać. Na przykład to, co się dzieje tu z Setem w kulminacyjnym punkcie książki, nie mogę wam powiedzieć, no bo nie każdy z was czytał, było takie, że bardzo to było głupie, jak już wspominałam przy ostatnim update'cie, ale to się na koniec naprawdę broniło. I też było kilka takich historii tutaj, które rzeczywiście na pierwszy rzut oka były niekoniecznie dobre, w sensie niekoniecznie by mi się podobały, gdyby autor nie potrafił sam się z nich wybronić. Więc to jest duży plus, dlatego że Brandon Moore sam widział, że to może się tak nie do końca spodobać i potrafił tak te postacie wprowadzić i tak je wybronić, że koniec końców jego rozwiązanie gdzieś tam zostało tak zmanipulowane, że my twierdziliśmy, że okej, tak jednak może być. Więc to jest duży plus dla autora i też nie plus, ale w sumie plus, więc koniec końców jakby polecam całą serię. Będę się pod nią podpisywać i będę ją polecać młodszym czytelnikom i starszym czytelnikom, jeżeli lubicie taką literaturę. Wiadomo, głównie młodszym, natomiast fajne to było. Naprawdę to było fajne, naprawdę to było solidne i naprawdę polecam. I tyle właściwie. I tym akcentem się z Wami żegnam. Podsumowując też całą serię Baśniobór, moje ulubione tomy to jest drugi i czwarty. Już chyba o tym wspominałam w którymś z filmików. Uważam, że jeżeli czytaliście pierwszy tom i średnio Wam przypadł do gustu, to na spokoju powinniście dać szansę tej serii jeszcze, dlatego że ten pierwszy tom jest taki troszeczkę na rozruszanie. I właściwie tyle. Takie krótkie słowo jeszcze podsumowujące. Ja Was zapraszam na mojego Instagrama, Goodreadsa. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. I życzę Wam miłego poniedziałku. Cześć!